Witam w trzecim odcinku naszego wideobloga. Dzisiaj nie będzie treningowo, bo dzisiaj również dzień nietreningowy. Jest 7:30, jest sobota, ale impreza jak najbardziej związana z Mixed Martial Arts. Jesteśmy na forum MMA po raz drugi na Stadionie Narodowym. Branżowa impreza, także trochę jeszcze nie będę silił się na jakieś wielkie zapowiedzi, bo jest bardzo wcześnie rano, spałem niewiele. Dzwonię do Weroniki Jasnok z IC Events. O, właśnie ona dzwoni do mnie. To jest perfect timing tak zwany. Ona nie lubi być nazywana asystentką, ale przy imprezach, gdzie pracujemy razem, ona jest moją asystentką. Cześć asystentko. Tam gdzie zawsze? To idziemy. Tylko weź jakoś się ogarnij, bo z kamerą idę, dobra? Ileż można czekać? Siema. Cześć. No. Heraklesy dla mnie. Dobra, wezmę Heraklesa za ten. Za 2017, za knockout roku. Zdradzimy to, czekaj. Herakles, odkrycie, Adam, jak Adam? Wy? Pewno wieczorek. Chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Tydzień temu robiliśmy tutaj konferencję Pay. I to jest właśnie poszanowanie branży MMA. Zastawiony stół, chyba batonikami wszelkimi, wiesz, jakimiś fajnymi napojami. A teraz, zobacz, forum MMA, pusto! Bieda! To nie jest plan, to jest moja umowa. To jest umowa. Słuchajcie, wiecie ile ja zarabiam na tych eventach? IC event, wiecie ile ona płaci? O Jezu. 10 tysięcy złotych za pół dnia. Come on! Ty zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Wyobraźcie to sobie teraz oczami wyobraźni. Jak stoi klatka na środku, jest 55 tysięcy ludzi. Audiowizuale absolutnie sztosne. To będzie największa w ogóle audiowizualna impreza, jaka kiedykolwiek w Polsce była. 55 tysięcy ludzi będzie patrzyło, jak wychodzisz do klatki. Będzie śledziło każdy twój ruch ręki, każde twoje kopnięcie. Wiem, jak czuje się Lewandowski. Znaczy jeszcze nie wiem, będę wiedział w maju. Wtedy jeszcze, czy nie? Wiem. Nie zazdrość mi dobrej figury. Rzućcie w nią kanapką. Jestem teraz fit. Fit, ale efektów nie ma, co? O, 6 kilo w dół już. Siema. Co macie dla nas? Heraklesa do ciebie. Dobra, jako kogo? A co chcesz? Znaczy pośpieszyła, tu nikogo jeszcze nie ma, nie? Chodź, zaczynamy za 2 minuty. Pusto. Mamy jeszcze trochę, także. Power nap tak zwany. Ja Marcin. Tak, wideoblogi się kręcą. Wideoblogi. Cześć, cześć. No tak, z nami to się nie przywitać. Ty, nie i... No i The Cage widzę dzisiaj mocną bandą. No dzisiaj tak. Coś dzisiaj tu zrobił, załatwiamy. I tak nie przybijecie mojego wideobloga. Dzień dobry. Siema, cześć. Jak tam pięknie wyglądasz, szczupłotki energetyczne. Prawda? Wszystko, idealnie. Chciałbym dzisiaj dostać sobie na małego cheata. Pizza day! Forum MMA, wydarzenia myślę, że na skalę europejską unikatowego, po raz drugi na Stadionie Narodowym, także też miejscówka myślę, że w perspektywie tego, co ma się tutaj wydarzyć już niebawem za 9 tygodni, jeżeli dobrze liczę, słaby jestem z matematyki, to też fajna okazja, aby spotkać się, aby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wizualizujemy sobie, ale wchodzę, kiwam brawo, pod grudek, padam i nadechę, dobijam go, wiesz, biegnie duszenie. Nikt nie wizualizuje sobie, kiedy nie idzie. Kiedy wpadłeś w biegnie, wpadłeś w duszenie, przyjąłeś bombę, która ci wywraca cały świat i czujesz się jak piątek w nocy, otwarty nad ranem po dobrej imprezie, tak? Nikt tego nie robi. Ja zakładam, że może przyjść moment kryzysowy, bo to jest walka. Uznamy, że ze Stokoczu ma ciężkie ręce. Chce ktoś drugi? No my też nie możemy. Ja, wszyscy wszyscy to jest takie proste. Zwolnimy. Jest tam Marcin Wójcik, ale jeżeli chodzi o ten askorbinowy czysty do analizy, to masz też bardziej kino. Moglibyśmy też tutaj pójść w koncepcję tego, żeby zwiększyć udział kina, bo to nie jest zakrobi bez. Czyli nie tylko zwiększamy, dzielić
To jest Ada. Tak, ja myślę, że polski świat ma również Ada już na doskonale równy, tak jak ma Meda czy Aszkę Jędrzejczyk. Też tak myślę. Robi fantastyczne kartki, dostałem jeszcze 4. Na piątą. Raz, dwa, tak, to jest piąta kartka, którą jeszcze właśnie teraz robię unboxing taki rasowy. Robię fantastyczne kartki, które mam w domu. Ja nie zbieram rzeczy nigdy, nie trzymam, nigdy nie kolekcjonuję. To są kartki, które mam. Słuchajcie, musicie to zobaczyć. Chcecie popatrzeć? Znaczy nigdy nie dostałem żadnej nagrody takiej wyrazowej, nie wiem, czy wiecie. No jest, jest, jest. Próbujemy teraz. Sokołowska, kask czerwony, Nikolina Sokołowska, kask niebieski. Okazję, bo moja zawodniczka będzie walczyć teraz, brat. Uśmiechnij się, zrelaksuj całkowicie, zero spięcia, okej? Okay? Zero stresu, ty jesteś w jakimś celu. Kasiu, masz dużą przewagę gabarytu. Jak przyjdzie moment, to sprowadzasz. A na razie stój, ty trzymasz. I rozpocznij od fronta, okej? Okay? Normalnie w twarz. Wystarczy! Takie! Proste ciosy, wyżej, takie, proste, proste! Łapiesz? Przewijasz do siatki, przewijaj do siatki, super! Kasiu, cały czas proste! Lewy prosty, hop, spokojnie! Trzymasz to na długich prostych! Trzymasz długimi prostymi, to się nic nie wydarzy dla was! Dobra, chwila. Czekaj, ja mam jeszcze trening, wprowadzę te media KSW zaraz. Czy to jest chyba jakiś nonsens? Tak, jeszcze muszę się przygotować, że nic nie wiem o tym. A jeszcze mam zjeść, od razu nic nie jadłem. Jeszcze lodówka zamroziła mi jedzenie. Same problemy. Nie ma czasu nawet na jedzenie. Ale spoko, mam nadzieję, że nie padnę. Łukasz Klewicki. Nikt nie bardzo zapowiadanie zawodnika. Słuchajcie, zdradzę wam teraz tajemnicę. Mam prowadzić media trening KSW. A listę dostałem właśnie teraz, znaczy dostałem ją wczoraj na mailu, ale nawet jej nie przeczytałem, gdyż wczoraj nie było czasu na to, bo się ciężko trenowało, a potem jeszcze byłem na koncercie Alkopoligami, Nonalko oczywiście, i wróciłem przed północą do domu, ale jednak. I teraz całym tym właśnie biegu, kosztem mojego jedzenia, mojej diety, wszystko psu w dupę, bo trzeba poprowadzić trening, ale patrząc po liczbie osób, które są na sali, warto tu być. A kiedy ty w końcu znajdziesz dla mnie odrobinę czasu? Nie piszesz, nie dzwonisz, nie kochasz. KSW 38 Live in Studio, nowy projekt na polskiej scenie sportu walki, gala z mocno ograniczoną publiką. Zajebiste judo Saszki. Niby media training, ale widać, jaki to jest skill. Łukasz Sasza Klewicki! Artur Kornik Sowiński! To jest, słuchajcie, to jest tak zwana złota osoba Federacji KSW. Po tym terminie kryje się absolutnie wszystko, co dobre. Nikt o mnie nie wie. Przed chwilą off the record gadaliśmy o jedzeniu wasabi, że niby są ze wasabi. Nie uważam, żeby wasabi było ostre. Generalnie ja tam bardzo ostre rzeczy, więc robimy tak zwane nabijanie lajków w postaci kulki wasabi. Do zjedzenia samego szlanu. Ale jest dobre. Łzawie? Jeszcze nie? Znowu się nie udało. Dość robienia z siebie idioty całe życie, no. Możemy? No jasne. Nie ma coś. Jak nie, to będę kombinował, to Dorota zejdzie czy coś. Tak, mikrofonkę. No żartujesz? Naprawdę? Przyjemnie. To ja mam jakiegoś gościa, który nam się tęskni. O, zakryjemy go to obą. Perfect. Fajnie, dobra. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wzajemnie. Wszystkiego najlepszego, Staszu, z okazji twoich piątek urodzin. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo przyjemna część całej tej roboty związanej z polskim MMA i zrobiłem dzisiaj setki tysięcy zdjęć, jeszcze na pewno dobiję kilka tysięcy podczas tej imprezy, oczywiście w cudzysłowie. Lecę się teraz przebrać w garnitur i za chwilkę prowadzimy galę Heraklesy, do której szczerze nie jestem w ogóle przygotowany.
To jest ta sama Weronika. Masz moje kosmetyki przy okazji? Tobie nic już nie pomoże. No, nie pomoże, bo nie muszę, bo jestem przy sobie naturalnie. No właśnie. Nie muszę się malować i udawać kimś, wiesz, kim nie jestem. Taką sobie zrobili mi kurtkę i mi dali. Fajnie, no. Co? No. Ile mamy czasu? Nie wiem. Ogólnie... Z 5 minut będę miał? Ile potrzebujemy, żebyś się założył? Wiesz co? Nie, to chwilę. Bo muszę ten, bo bania mi, wiesz co, od informacji trochę pulsuje. Wiem. I muszę ten, bo już popełniłem dwa błędy, a ja jestem... W... Nie, merytoryczne. Wiesz, pomyliłem, że torwar, że bilet połowy, wiesz, brak koncentracji. Teraz jak mamy prowadzić galę, która jednak wymaga scenariusza i koncentracji na nim. Nie przeczytałaś. To jest najgorsze, którego nie przeczytałaś. A ty przeczytałaś? Włącz muzykę! O Boże, jestem bez koszulki. W maju wszyscy zobaczymy bez koszulki 55 tysięcy osób na stadionie i jakieś miliony przed telewizorami. Zapraszam na PG Narodowy. Łukasz Juras Jurkowski. Powinny być paragrafy za oszustwa. Że niby wiesz, że niby ładna dziewczyna, chuj, ale wygląda. To co robię? Zobaczcie, jaki makijaż. To jest oszustwo. To jest paragrafy normalnie. To wiesz co, na przykład, ile jest takich sytuacji, wiesz, że poznajesz na przykład kogoś wieczorem, wiesz, super balecik, w ogóle jest wspólnie spędzona noc, potem budzisz się rano, czyli ja takich nie miałem sytuacji, no. mówię o Weronice. No na przykład, wiesz, i rano, wiesz, oglądasz się i tak, ale gruby balet, oglądasz się, no jest, bo oszustwo, bo schodzi makijaż. I rano nie wyglądasz tak dobrze jak wieczorem. To ja ten, założę garnitur. Nie będę się napinał, bo już nie mam na to fakt czasu. Ty, wasabi miało być mocne. Inny smak, ale zrobiłem sobie taką tak zwaną kawę liniową. Myślę, że wojskowi wiedzą, o co chodzi. Czyli pół na pół, kawa z wodą. Pyszne. Dobra, ale poprowadzimy Heraklesy. Ale jak szybko? Jak my szybko poprowadzimy te Heraklesy? Zawsze jak jestem na galach, to czasami ludzie mi zwracają uwagę taki, patrzą takim, wiesz, niesmakiem, jak ja zakładam marynarkę. I ponoć gdzieś tam, że od dołu, tak, że rękaw, że jakoś tak, a ja zawsze robię tak, że mi wygodniej naprawdę zakładać marynarkę jest w ten sposób. Dobra. I teraz, i zawsze zaplączę się, naukładam, hop, i dopiero jestem. Na chwilkę zaczynamy. I logi się kręcą. I na pewno wielu z was, nie tylko tych nominowanych, czeka na rozstrzygnięcia, aby poznać się w najlepszych poszczególnych kategoriach. Wręcz i od nie byle kto, Space Off, mieliście! Marcin Rzosek kontra Filip Kurański. No to wywiady się rozkładają, uciekamy stąd. Cóż nas wideoblog, jak teraz same gwiazdy. Jeszcze nie ruszaj się. Dobra, robimy jakieś ten kolor. Tak. Zrobimy fotobomba tego. Dla Roxów Tyburę, dobra? Że zdjęcie z laureatem. Ale czy mogę sobie zrobić swoje zdjęcie? Posłuchaj wam wywiad trochę. Robicie setkę do tego? Dla Polsatu teraz? Tak. Nagrywacie? Cześć Borys. Mogę sobie zrobić swoje zdjęcie? Czas zepsuć kolejną imprezę. Ja jeszcze mam pytanie do Wrzoska Marcina. Czekaj, bo jest... możesz chwilę czy nie? Tak. Teraz? Proszę. Słuchajcie, bo ja idę się przebrać na górę, mogę sobie zrobić z wami zdjęcie? Siema! Dobra. Mogę sobie zrobić samo zdjęcie? Czekaj, postaw się w kulejce. Czekaj! Zdrówko jest. No, powoli, wiesz. Powoli, brat. A ty jak, forma? O. Robisz? No robimy, no co? Urdziśniemy, nie? Pamięci, ja to się jaram się. Normalnie jaram się, wiesz, każdy mnie tytuje. Tylko się nie podjaraj, ty. Bardzo dobrym zawodnikiem, jest Mańkutem, ja bardzo lubię Mańkutów. Także bardzo bym się cieszył, gdyby doszło do tego zestawienia. Sprawdzę, w ogóle jest godzina 17:54, jesteśmy tutaj od 8. Cały czas mega energia i naprawdę może ludzi, którzy są fanami MMA, wpadli tutaj, czy rywalizować na mistrzostwach Polski, czy brać udział w konferencjach, czy po prostu być wśród zawodników, trenerów, promotorów i tak dalej. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy byli tutaj, wielkie dzięki dla wszystkich, których miałem okazję poznać, zrobić sobie wspólne zdjęcie, czy zamienić kilka słów, bo tak naprawdę to wy tworzycie tę branżę, a my ją po prostu wykonujemy.